Komitetu Bezpieczeństwa, to jednak ta sprawa, czy te sprawy były także w zakresie moich kompetencji, a więc otrzymywałem odpowiednie informacje. Nie było żadnej wielkiej afery wizowej, to jest wyłącznie... Proszę Państwa, to Sejmowa Komisja do Spraw Wyjaśnienia Kwestii Wizowych. Będziemy pewnie na posiedzenie tej komisji jeszcze zaglądać. Wstępnie prace komisji zostały zaplanowane do godziny 12. Przynajmniej do godziny 12 ma być przesłuchiwany były wicepremier Jarosław Kaczyński. Edyta Hołdyńska razem ze mną w studiu, Telewizja Republika, rzecz jasna. Dzień dobry, Edyto, dzień miło dobry, Cię widzieć. Dobry, w tak zwanym międzyczasie była konferencja, a właściwie oświadczenie premiera Donalda Tuska. Donald Tusk podczas swojej konferencji prasowej poinformował, że na wniosek ministra sprawiedliwości prześle do prezydenta wniosek o odwołanie zastępcy prokuratora generalnego Tomasza Janeczka. I to jest, proszę Państwa, reakcja na wczorajszy dramat, który się wydarzył. Zmarł 21-latek. Tak jest. No, dramat jest niepowtarzalny. Oburzenie opinii społecznej, publicznej również jest niewyobrażalne i słusznie, bo jest to śmierć człowieka, który broni nas wszystkich. Życie poświęcił dla obrony polskiej granicy. I mówimy tutaj o konsekwencjach politycznych teraz. Tak? No, to jest pierwsza jaskółka tego, że jakieś konsekwencje polityczne, powiedzmy sobie personalne, Donald Tusk postanawia... Ale wyciągnąć. Poczekaj, bo prokurator Janeczek jest prokuratorem, a nie politykiem. Politykiem jest Kosiniak-Kamysz. Politykiem jest Bodnar Adam. To prawda. Natomiast wygląda to na konsekwencję polityczną, na próbę właśnie ratowania sytuacji politycznej na chwilę przed wyborami do Europarlamentu. Wygląda to na to, że Donald Tusk po prostu postanawia odwołać osobę odpowiedzialną za ten pion. Natomiast politycznie, faktycznie i realnie i de facto cały nadzór nad kwestią prokuratury pełni Adam Bodnar, a nad Wojskiem Polskim Władysław Kosiniak-Kamysz. I tu no i teraz mamy tak, to jest takie, proszę Państwa, piękne polskie powiedzenie, kowal zawinił, przepraszam, cygana powiesili, tak? Mamy pismo, pan Tomasz Janeczek, zastępca prokuratora generalnego do spraw wojskowych, ponieważ prokuratury wojskowej, podobnie zresztą jak i sądownictwa wojskowego, już w takim znanym schemacie, który obowiązywał jakiś czas temu, nie ma. I to jest pismo datowane na 6 dzień maja. Natomiast incydent, który miał miejsce, czyli użycie broni na granicy... Jego powołanie? Proszę? 6 dzień maja, ale o czym jest to pismo? No to jest pismo o tym, że ta sprawa zostaje przekazana właśnie do pana prokuratora. Do tego, żeby objął nadzorem tę sprawę. Tak. A incydent ma miejsce marzec, kwiecień. Tak, więc tak jak zaczynaliśmy o tym mówić, to jest konsekwencja, poszukiwanie kozła ofiarnego, tak jak o tym pan redaktor powiedział przed chwilą, który de facto dzisiaj zarządza, a no właśnie, w momencie wystąpienia tego incydentu nie był odpowiedzialny za tę sprawę. Więc mówimy tutaj o tym, że tak jak się pali grunt pod nogami politykom w tej chwili, próbują po prostu ratować sytuację, szukać tej gaśnicy w postaci usuwania osób ze stanowisk, no właśnie, nie polityków, nie tych, którzy de facto stoją na straży całego Wojska Polskiego i Żandarmerii Wojskowej, jest to minister obrony narodowej, i prokuratury, czyli Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. Teoretycznie i praktycznie, dajmy na to, zlecam Ci prowadzenie śledztwa czy prowadzenia sprawy, ale odbieram Ci wszelkiego rodzaju instrumenty, które masz do tego, żebyś tę sprawę prowadziła. Czyli jesteś figurantką. No tak to wygląda. No właśnie, tu mówimy o tym, że faktycznie, żeby wyjaśnić tę sprawę, i zwłaszcza w momencie, kiedy wiemy o tym, że minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wiedział o incydencie, bo mówił o tym na konferencji prasowej, no to... Edyta, poczekaj, bo tutaj, tutaj mamy też taki dysonans. Widzę, że pan profesor Kazimierz Kik dołączył do nas. Dzień dobry panu, panie profesorze. Dzień dobry. To gdybyśmy się od razu skupili na tym, co Edyta przed chwileczką powiedziała, twierdząc, że wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wiedział o tym. No, nie wiedział, bo dzień wcześniej, czyli przedwczoraj, w nocy napisał tweet, że nie wiedział o tym i że trzeba sprawę wyjaśnić. Wczoraj na konferencji zaczął mówić coś innego. Dokładnie. Finalnie z tej konferencji wyszedł.
No więc wiedział czy nie wiedział, to jest teraz kwestia kluczowa. Natomiast obie są pogrążające. To znaczy, jeżeli minister obrony narodowej nie wie o tym, co się dzieje w Wojsku Polskim i nie wie o tym, w jaki sposób żandarmeria wojskowa dokonuje skuwania żołnierzy de facto przed całym, przed całą brygadą, przed kolegami, przed jednostką, tak, bo o to tam chodziło, że to morale żołnierzy zostało mocno poturbowane, dlatego właśnie, że jeden z kolegów został zatrzymany na ich oczach, skuty w kajdanki, tak? Mówimy o tym, że de facto ludzie, którzy mają bronić naszych granic, dostali takie ostrzeżenie, nie róbcie tego zbyt mocno, nie strzelajcie zbyt dużo i zbyt głośno i zbyt hałaśliwie, nawet jeżeli to jest tylko ostrzeżenie, bo o to przecież chodziło, że to były strzały ostrzegawcze, bo za chwilę spotka was poważna konsekwencja. To jest bardzo niepokojące i to bardzo mocno godzi w morale żołnierzy. I jeżeli minister obrony narodowej nie wie o takich incydentach to jest bardzo łagodne słowo, o takich skandalach, no to tym gorzej dla niego. A jeżeli wie, bo takie też były wypowiedzi, no to tym gorzej dla niego jeszcze bardziej, ponieważ tu mówimy o tym, że minister obrony narodowej nie widzi zagrożenia, jakie z tego płynie. To znaczy w momencie, kiedy mamy też zagrożenie za wschodnią granicą, kiedy mamy wojnę hybrydową polsko-białoruską, kiedy podejrzewa się bardzo mocno i są na to dowody, że grupy tych migrantów są sterowane przez białoruskie służby. Nie podejrzewa się, to się stwierdza, mówiąc wprost. I nie tylko białoruskie, ale przede wszystkim rosyjsko-białoruskie. Proszę Państwa, to jest dokument z 2024 roku, notabene od niego powinniśmy chyba rozpocząć. To jest pismo z kwietnia tego roku, na podstawie którego ten prokurator Janeczek, który ma być teraz odwołany, zostaje pozbawiony wszelkich uprawnień. Pismo podpisuje neokrajowy neoprokurator, tak? Neoprokuratury, która jest w wydaniu takim, jakim jest. To jest pan prokurator, no tego mu się nie odbierze, tyle tylko, że neo Dariusz Korneluch, tak? I to jest rzecz pierwsza. Po czym w maju pokazuje się kolejne pismo, w którym niby się facetowi, czyli temu Janeczkowi, zleca robienie czegoś, do czego nie ma żadnych uprawnień, żadnych kompetencji, żadnych możliwości. Panie profesorze, no i jak pan na to patrzy? Z przerażeniem. A dlaczego? Trzy powody. Od dłuższego czasu formułuję taką tezę, to nie jest odkrywcza teza, ale o daleko idącym spadku profesjonalizmu polskiej klasy politycznej. Daleko brak profesjonalizmu oznacza także... Przepraszam bardzo, ale nie słyszę pana profesora. Czy pan profesor mógłby jeszcze raz? Znaczy po pierwsze stwierdzam od dłuższego czasu spadający poziom profesjonalizmu polskiej klasy politycznej. Ten spadający poziom profesjonalizmu polskiej klasy politycznej wynika w dużym stopniu z coraz to gorszych mechanizmów naboru do nie tylko klasy politycznej, ale do tak zwanych aktywów partyjnych. To z kolei wyrasta na glebie radykalnej polaryzacji, w warunkach dominacji w Polsce partii wodzowskich w każdym przypadku. Panie profesorze, partia wodzowska prowadzi z reguły do dyktatury i my z taką dyktaturą chyba mamy w tej chwili do czynienia. Ja przepraszam za tak twarde określenie, no ale to możemy sobie opowiadać różnego rodzaju niestworzone historie, natomiast nazywamy rzeczy po imieniu. Robert Hernand, prokurator krajowy. Dzień dobry, panie prokuratorze. Dzień dobry, panie prokuratorze. Dzień dobry państwu. Nie jestem prokuratorem krajowym, tylko zastępcą prokuratora generalnego. Tak dla ścisłości. Jasne. I jeszcze pan nim jest, czy pan już nim nie jest? No przepraszam za pytanie, ale... Jestem. Panie prokuratorze, jak pan odnosi się do tych dwóch pism zestawionych z kwietnia i z maja? No cóż, pamiętajmy o tym, że no, jeżeli chodzi o pewną spójność działania prokuratury, to rzecz polega na tym, że każdy ma opisany zakres obowiązków i o tym decyduje prokurator generalny oraz prokurator krajowy. Prokurator generalny, pan Zbigniew Ziobro, określił obowiązki pana prokuratora Janeczka, co potwierdził pan prokurator generalny Adam Bodnar, powierzając mu nadzór nad tymi postępowaniami, które podlegają orzecznictwu sądów wojskowych w ramach jego kompetencji nadzoru nad Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej.
30 listopada pan prokurator Balski taki nadzór przekazał panu prokuratorowi Janeczkom. 22 kwietnia bieżącego roku pan prokurator Dariusz Kornelu, który naszym zdaniem, moim zdaniem, został w sposób nieprawidłowy powołany na tą funkcję, o czym chociażby świadczy pismo pana prezydenta, które zostało opublikowane w mediach, uchylił w całości zażądanie prokuratora Barskiego, czyli mówiąc krótko, pan prokurator Janeczek już nie nadzoruje tego departamentu. Czyli pan prokurator Koneluk no, przejął jakby nadzór nad tym departamentem. Więc państwo tutaj nie widzicie, ona jest niespójność, która jest dla mnie oczywista. No nie można nadzorować postępowań, nie nadzorują departamentu, bo pan prokurator Janeczek do osobistego nadzoru tego nie przejął, tylko wyznaczył prokuratora do nadzoru tym postępowaniem. No, niespójność jest oczywista, chaos jest oczywisty. Ktoś jeden z internautów porównał to w twecie o takiej sytuacji, kiedy zatrzymujemy osobę, która prowadzi w stanie nieczeźwym samochód, a próbujemy ukarać z tyłu stojącego pasażera. Chyba to jest adekwatne porównanie. Znaczy, dajcie nam człowieka, panie prokuratorze. No przepraszam bardzo, to pan takiego porównania używa, a ja polecę filmem Uprowadzenia Agaty. Dajcie człowieka, paragraf się znajdzie. No tak, tak. Można to w ten sposób, takie porównanie też zastosować, ale dla mnie ta sytuacja jest oczywista, tak? Czyli pewna niespójność, pewien taki chaos absolutnie niepotrzebny, bo niezależnie kto sprawuje władzę w sensie rządu w danym momencie, to prokuratura musi działać sprawnie, czy też w ramach tego, że prokuratorem generalnym jest minister sprawiedliwości, czy też prokurator generalny jest odrębną w tym zakresie instytucją. Tutaj jest to dla mnie oczywiste. I pamiętajmy także, że mówił pan prokurator Janeczek, bo powołuje się absolutnie na jego słowa, nie miał kontaktu z panem prokuratorem generalnym. Było odsuwane od informacji, tak? Zmieniono zastępcę prokuratora okręgowego w Warszawie, gdzie współpraca układała się bardzo dobrze. Nie miał bieżących raportów, tak? Dyrektorzy zostali zmienieni bez tak naprawdę jego wiedzy, więc no, panie doktorze, no, sprawa jest oczywista, ale nie można kogoś pociągnąć do żadnej odpowiedzialności w sytuacji, kiedy mu się zawiera podstawowe prerogatywy, które go upoważniają. Panie prokuratorze, ale widzi pan, kto pan powinien wiedzieć, że tu nie chodzi o pociągnięcie kogokolwiek do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Tu chodzi o od razu wskazanie winnego i ukaranie go profilaktycznie. Ja się temu absolutnie sprzeciwiam. I ma pan do tego pełne prawo. Natomiast ja kreślę obraz takim, jakim ja go widzę i słyszę z pańskiej wypowiedzi. No tak, tak, tak. Tutaj jest jakby ten punkt pierwszy. Wszelkie działania idą do tego punktu pierwszego, żeby wskazać osobę winną. Absolutnie stwierdzam cały czas. Uprzedzaliśmy o tym po zmianach w prokuraturze od 12 stycznia bieżącego roku. Mówiliśmy o pewnym chaosie, wskazywaliśmy na takie możliwości, że taka sytuacja w prokuraturze może zagrażać także bezpieczeństwu obywateli, funkcjonariuszy i także wskazywaliśmy element dotyczący trudnej sytuacji na granicy wschodniej. Tak? No te elementy się tak naprawdę nakładają, czyli kwestia, kto jest prokuratorem prawidłowo powołanym, orzeczenia sądów, które kwestionują z jednej strony uprawnienie pana prokuratora Balskiego, z drugiej strony pana prokuratora Korneluka. No nie można tak, nie może tak działać poważna instytucja, bo pan na to patrzą wszyscy prokuratorzy, a najważniejsi to wszyscy są obywatele. Obywatele ci, którzy mają określone prawa w ramach prowadzonych postępowań na etapie postępowania przygotowawczego czy postępowania sądowego, a zwłaszcza pokrzywdzeni. Nie mogą w żaden sposób odczuwać tego, że państwo w sposób prawidłowy nie działa, bo państwo to wszystkie instytucje, nie tylko prokuratura, ale także sądy, wszelkie instytucje o charakterze rządowym, samorządowym, to jest państwo, bo to jest nasze dobro wspólne, co wynika prosto z konstytucji. Tak, tylko pytanie, wie pan, jak ta konstytucja jest przestrzegana i jak stosujemy prawo? Czy stosujemy je literalnie, czy tak jak je rozumiemy? Panie prokuratorze, główną przewiną prokuratora Janeczka, z tego co wiem od wczoraj, jest to, że generalnie on był awansowany gdzieś za czasów ministra Ziobry, tak? No właśnie, to jest dla mnie dziwne, bo proszę zwrócić uwagę na taki sposób trochę socjotechniczny tej zagrywki. To polega na tym, że jak ktoś jest zaawansowany za czasów innych ministrów, to jest absolutnie okej, tak? Ale w sytuacji, kiedy został, że tak powiem, powołany na funkcję, zaznaczam,
przez pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego dwukrotnie, pana Zbigniewa Ziobro, no to już musi być w stosunku do niego jakiś taki ostratyzm zastosowany, czego ja kompletnie nie rozumiem. No mamy mnóstwo przykładów awansów prokuratorów za czasów innych ministrów i jakoś to nikomu nie przeszkadza. Tutaj mamy do czynienia z takim pejoratywnym podejściem, które ma w moim głębokim przekonaniu typowy zabieg socjotechniczny. To jaki los czeka, jaka przyszłość przed prokuratorem Janeczkiem? Pan prokurator Janeczek. Ja mam taką nadzieję zawsze. Jestem osobą, że tak powiem, która jest skłonna do kompromisu na takich warunkach, żeby ten kompromis, że tak powiem, był zadowalał wszystkie strony. Pan prokurator Janeczek ma prawo i ma obowiązek wykonywać swoje obowiązki. To po pierwsze. Powinien w tym zakresie współpracować z panem prokuratorem generalnym. Jego kompetencje są bardzo, bardzo wysokie. W związku z tym wystarczy w moim przekonaniu poważna rozmowa i wyjaśnienie sobie, dlaczego tak naprawdę doszło do takiej sytuacji, w której osoba, która ma realizować konkretne obowiązki nakreślone przez prokuratora, nie może tego czynić, dlatego że zabiera mu się po prostu nadzór nad tą komórką, która jest jakby podlega jemu bezpośrednio jemu podlega i w ramach tej komórki konkretne czynności są wykonywane, mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. A w tej prokuraturze, przepraszam, że za taki zwrot jeszcze bezpodmiotowy, w tej prokuraturze, czy w tej neoprokuraturze, może będzie konkretniej, wiadomo kto za co odpowiada tak naprawdę? No panie rektorze, ja powiem tak, z mojego punktu widzenia, ja mam 56 tysięcy spraw do przejrzenia w ramach zespołu trzyosobowego. Jest to nierealne absolutnie. Możecie państwo sprawdzić, właściwie jestem od wszystkiego odcięty. Więc ja tak naprawdę na dzień dzisiejszy z tego przekazu tylko ustnego, o czym mówiłem o panu prokuratorze Janeczku, nie mam absolutnie żadnej wiedzy, co się dzieje w prokuraturze. Mogę na przykład, jakieś pojawiają się tylko informacje o jakimś powołaniu kolejnych zespołów, na przykład zespołów, które mają de facto uczynić, że powództwo prokuratorów składane do sądu z tytułu przeniesienia, odwołania z delegacji, czy, że tak powiem, zdjęcia z funkcji, ma być zespół powołany, który będzie to zwalczał. Ale no dobrze, okej, jest to jakiś zespół. Natomiast ja powiem szczerze, jestem odcięty od wszelkich informacji, wykonuję obowiązki określone zarządzeniem prokuratora generalnego, ma 56 tysięcy spraw. Oczywiście nie jestem w stanie tego wykonać. W żadnym wypadku, ja tylko przypominam, że ja i pan prokurator Ostrowski byliśmy przez 2 miesiące niewpuszczani do budynku. A jeszcze chciałem przypomnieć, że pan prokurator Janeczek także miał przymusowy urlop, że tak powiem, przez pana prokuratora generalnego. Przekazywaliśmy informacje na piśmie, że taki urlop może tylko udzielić pan prokurator krajowy. No cóż, nie spotkało się to aż takim specjalnym odzewem i zrozumieniem. 2 miesiące nas nie było, wróciliśmy i otrzymaliśmy konkretne zadania, ja i pan prokurator Ostrowski, do wykonania. Nasz zakres obowiązków, mój i pana prokuratora Ostrowskiego, jest bardzo ograniczony. Ja faktycznie na dzień dzisiejszy nie nadzoruję żadnego departamentu w prokuraturze krajowej. Nadzorowałem Departament Postępowania Sądowego, Biuro Spraw Konstytucyjnych, ale właśnie tym zarządzeniem pana prokuratora Korneluka ten nadzór, że tak powiem, został mi skutkowo. I nie chcę trywializować. Rozumiem, że dostał pan tych 50 tysięcy tomów akt do przeczytania i co dalej? Streszczenia ma pan robić, kartki numerować. Co pan tam robi? No, czytam te sprawy, no, panie doktorze, no, czytam te sprawy, staram się je opisywać, tak dalej. Wysyłam. No to przynajmniej bieżące sprawy, czy sprawy odległe, niezałatwione do dziś? O nie, to dotyczy to od 2016 do 2023. A, to w porządku. Nie, no to bardzo krótki okres, pan sobie zdaje. Nie, no to bardzo krótki okres. Taki. Ja myślę, że to można, zresztą napisałem do szanownego pana ministra, że to przecież można krótszy okres tak naprawdę zbadać, żeby zobaczyć, jaka jest metodyka prowadzenia tego typu postępowań. No ale cóż, nie zostało, z odzewem się do żadnej nie spotkało, więc wykonuję zgodnie z poleceniem, do czego jestem zobowiązany. Ale podkreślam, co oznaczam, że no nie ma takiej możliwości fizycznej, żeby po prostu to zrobić. Ale no dobrze, to tak jeszcze technicznie, gdyby pan był uprzejmy i obiecuję, że już nie zabieram czasu. Technicznie nam to opisać, tak, jak to wygląda fizycznie. Prokurator odbiera prokuratorowi, na przykładzie tego prokuratora Janeczka, jurysdykcję nad prokuraturą wojskową. Czyli tak, niby jest, ale go nie ma, jest, ale nie ma żadnych kompetencji. I ma odpowiadać za coś,
Do czego odpowiedzialności, czy odpowiedzi, czy wykonania? Nie ma żadnych instrumentów, żadnych pomocy dodatkowych. No to co on ma robić? No, na to pytanie to jest odpowiedź zarazem prosta, a zarazem trudna. No to szczerze. No, to jest pewien dylemat w tym momencie, co ma zrobić ten prokurator, tak? Czy on ma wymagać od podległych mu prokuratorów wykonania, że tak powiem, jego poleceń, czy też po zapoznaniu się z 30. powiedzieć, że sorry, ale ja nie mogę tego departamentu nadzorować. Drugie pytanie. Czy prokuratorzy, którzy pracują w tym departamencie, po zapoznaniu się z tym zarządzeniem w ogóle mogą w jakikolwiek sposób powiedzieć, że ja będę wykonywał polecenia, ja będę podległy temu prokuratorowi w zakresie pracy w tym departamencie? No mogą coś może powiedzieć, bardzo przepraszam, ale zostało to uchylone. Ja rozumiem, że tak powiem, pana intencje i rozumiem pana zaangażowanie, ale dokument jest dokumentem. Więc sytuacja jest patowa, absolutnie doprowadza do, moim zdaniem, absolutnie niepotrzebnego chaosu, o czym teraz właśnie rozmawiamy, tak? Więc to jest ten dylemat, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że każdy jest prokuratorem w tym znaczeniu, który tu pracuje, więc to poczucie obowiązku zawsze powinno towarzyszyć prokuratorowi przy wykonywaniu tego obowiązku. No dobrze, to panie prokuratorze, to tak pana jeszcze zapytam jako osobę, która w prokuraturze już też ładnych parę lat spędziła. Właściwie ten Janeczek to za co ma odpowiadać? Nie wiem. Powiedz na to pytanie, nie wiem. Nie wiem, absolutnie nie wiem. Ja tylko się tu opieram na jakby informacji pana prokuratora Janeczka, że on trzymał bardzo ogólną informację w tym zakresie. De facto napisał zgoda, tak, bo to było publikowane już w internecie. I na ten temat wszystko. Więc ja nie wiem, za co ma odpowiadać pan prokurator Janeczek w sytuacji takiej, w której tak naprawdę jest pozbawiony wpływu na pracę tego departamentu, a wręcz zabrano mu nadzór nad tym departamentem. Więc odpowiedź pozostawiam tym, którzy formują taką tezę, bo ja takiej podstawy nie znajduję. Dziękuję panu, Edyta Chołdyńska. No, pan prokurator jasno i dobitnie, również dziękuję, wytłumaczył, wyjaśnił, jak wygląda praca prokuratury w tej chwili i jak wygląda wrobienie prokuratora Janeczka w tę sprawę. Bardzo jasno wytłumaczył pan prokurator, w jaki sposób odebrano prokuratorowi Janeczkowi jego faktyczny nadzór nad tym departamentem i w jaki sposób teraz, mówiliśmy o tym, o tych konsekwencjach politycznych, politycznie chce go się wrobić w sprawę, za którą on przestał odpowiadać faktycznie, bo mówimy tutaj o tym, że prokuratura pod wodzą Adama Bodnara i teraz prokuratora, którego on wyznaczył na prokuratora krajowego, czyli pana Dariusza Korneluka, de facto zabiera osobom, które przez długie lata pracowały w prokuraturze, są prokuratorami. Nikt im tego wcześniej nie odbierał, ale dlatego, że byli nominatami Ziobry, mówię to w cudzysłowie, odbiera się im de facto nadzór nad sprawami, przydziela im się, tak jak powiedział pan prokurator Ostrowski, sprawy no, tak naprawdę do rozstrzygania na długie lata, do przeglądania akty, zarzuca się dokumentami po to, by oni, by ten faktyczny nadzór, by faktyczna decyzyjność zmalała, była no, faktycznie znikoma, minimalna. Więc tu mówimy o także represjach w prokuraturze, ale to jest coś więcej, bo z tego, co powiedział pan prokurator, wynika jasno, że jest to no, próba znalezienia kozła ofiarnego. To nie jest dajcie mi człowieka, znajdę paragraf, bo tak by było, gdyby poszukiwano wyłącznie na tego człowieka czegokolwiek, tak? Natomiast to jest wrobienie go w to, co zaistniało, czyli próba obarczenia człowieka, który de facto już nie sprawuje nadzoru faktycznego. No tak, tylko proszę państwa, co warto też podkreślić, to zatrzymanie żołnierzy odbyło się nie z inicjatywy prokuratury, tylko z inicjatywy Żandarmerii Wojskowej. A Żandarmeria Wojskowa podlega pod? Ministerstwo Obrony Narodowej. A nie pod Prokuraturę Krajową. Tak. Tak, no to jest kolejny skandal, dlatego że Władysław Kosiniak-Kamysz to jest i słusznie wskazywana osoba przez wielu dzisiaj jako ta, która no de facto powinna podać się do dymisji za to, co się wydarzyło. Bo faktyczna odpowiedzialność nad Wojskiem Polskim, nad Żandarmerią Wojskową leży właśnie w gestii ministra obrony narodowej. I gdyby po prostu, bardzo prosto odwrócić sytuację, gdyby w tym miejscu był dzisiaj Mariusz Błaszczak, Donald Tusk byłby pierwszym, który żądałby dymisji. Nie, to ja ci powiem inaczej. To nie mamy co tak odwracać tych sytuacji, ale możemy sytuację odwrócić inaczej. Kiedyś Błaszczak był ministrem obrony narodowej, a Kosiniak-Kamysz nim nie był.
i Błaszczaka do dymisji nawoływał kilkukrotnie. To prawda. Tak, no tutaj wiele teorii powstało już wczoraj po tych tragicznych wiadomościach, bo najpierw słyszeliśmy o tym skuciu w kajdanki żołnierzy, potem słyszeliśmy niestety o śmierci żołnierza. Więc tych teorii powstało bardzo, bardzo wiele. Najpierw osądzano Adama Bodnara, że to ten jakieś zasieki szykuje właśnie na Władysława Kosiniaka-Kamysza. No ale potem jakby łącząc to wszystko ze zbliżającymi się wyborami w niedzielę, no tak naprawdę za całą koalicję odpowiedzialność ponosi Donald Tusk. No, ale też przyznajmy, że w interesie premiera jest to, żeby osłabić trzecią drogę i samego Kosiniaka-Kamysza. No, przepraszam, że tak brutalnie to określam, no, ale taka jest prawda. Być może. No, przez cały czas trwają te dywagacje, czy tak naprawdę Władysław Kosiniak-Kamysz też nie jest tym kozłem ofiarnym. Tak? Donald Tusk znalazł dzisiaj innego, jak słyszeliśmy podczas tej konferencji i ogłosił podczas swojego oświadczenia, bo nawet nie pozwolił dziennikarzom zadawać pytań dzisiaj po tym oświadczeniu. No po prostu oświadczył, że znalazł osobę winną. Nie będzie to w żadnym wypadku on sam, nie będzie to polityk z jego rządu, tylko będzie to prokurator, który wykonywał swoje obowiązki, ale nie były nimi, tymi obowiązkami, nadzorowanie tego, co się wydarzyło i nie odpowiada on de facto, faktycznie, to słyszeliśmy z ust prokuratora, za działalność i za wnioski kierowane pod adresem żołnierzy, wnioski prokuratury pod adresem żołnierzy. Panie profesorze. No to wszystko potwierdza tą tezę moją pierwszą, mianowicie spadek poziomu profesjonalizmu klasy politycznej, znaczy tych czołowych działaczy. A teraz dlaczego? No bo to trwa, to jest kilkanaście, ale 30 lat. Ten proces trwa pogarszania się stanu polskiej demokracji. Po pierwsze polaryzacja. I to polaryzacja dokonana na gruncie ugrupowań solidarnościowych. Polaryzacja kraju, w ramach której to polaryzacji dochodzi do dominacji partii o charakterze wodzowskim, którzy z kolei, to są pewne mechanizmy budowania partii wodzowskich, tych wszystkich pięter partii wodzowskich i uwaga, skoncentrowali się całego polskiego życia w oparciu o spolaryzowane dwie główne partie polityczne i dochodzi do czegoś, co trudno komukolwiek zaakceptować, upartyjnienia państwa, a upartyjnienie państwa to jest upartyjnienie interesów, którymi kieruje się władza w danym momencie, albo ta, albo ta. I teraz to, co pan prokurator tu przed chwilą mówił, tutaj już nie ma znaczenia interes państwa, prawo polskie, konstytucja. Tu ma znaczenie interes partyjny i takie rozwiązanie problemu, które uchroni albo jedną, albo drugą partię przed zarzutami. I chaos, potworny, totalny chaos w tym wszystkim dominuje. Ja tutaj zgadzam się z ostatnią tezą państwa, mianowicie taką, że tu być może także dochodzi do wewnętrznych rozgrywek w ramach koalicji rządzącej. Ale tutaj na punkt pierwszy wysuwa się brak profesjonalizacji tych, którzy powinni odpowiadać za bardzo istotne segmenty polskiego życia gospodarczego i politycznego. Panie profesorze, a tak z czystej ciekawości my za chwileczkę fragment wypowiedzi Donalda Tuska w sprawie prokuratora Janeczka wyemitujemy państwu. Natomiast wie pan, opowiem panu taki dowcip. Od 15 października, a szczególnie od 13 grudnia, minister sprawiedliwości, prokurator generalny to dwaj różni ludzie, a do tego wszystkiego całkowicie już odpolitycznieni. Nie, jeszcze nie. No. No i teraz będzie koniec tego dowcipu. I dlatego premier Donald Tusk dzisiaj wnioskuje, jako polityk, o odwołanie wiceprokuratora, tak? No to są rozgrywki wewnętrzne, wynikające właśnie z tego nasz albo wasz. No to w takim razie dajmy prokuratora, a właściwie wypowiedź o prokuratorze Janeczku. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody pana prezydenta. Jeszcze dziś prześlę stosowne pismo do pana prezydenta. Będziemy się widzieli z panem prezydentem w poniedziałek tam przy granicy.
Mam nadzieję, że do tego czasu uzyskam akceptację pana prezydenta wymaganą przepisami prawa na rzecz tej zmiany. Panie profesorze? No widzimy. Nie ma, jest wojna między premierem i prezydentem. Wojna ukryta, rzecz jasna, wojna interesów. I to dokładnie to, co ja mówiłem, nasz albo wasz. My naszego nie oddamy, a my waszego będziemy podkopywać. I to jest Rzeczpospolita i to jest państwo prawa, demokracja. Doprowadziliśmy do tego, że daliśmy, pozwoliliśmy, zaakceptowaliśmy, nie protestowaliśmy na totalne skłócenie funkcjonariuszy polskiego państwa. Ale to przecież było hasło przewodnie koalicji 13 grudnia. Prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy. A, no właśnie mamy. Ja nie akceptuję jako politolog oczywiście tego, co się dzieje dzisiaj w Sejmie, w Sejmach. Czyli ludowe trybunały, ludowe w sensie poselskie, prawda? Jeżeli wołam o profesjonalizm, o zwrot w stronę profesjonalizmu, to nie dopuszczam i nie pozwalam na to, żeby poseł, nie wiem jakiego zawodu, zajmował funkcję prokuratora albo sędziego na oczach całego społeczeństwa, dzieląc to społeczeństwo jeszcze bardziej, bo ten brak profesjonalizmu tu wychodzi na pierwszy plan. Całe szczęście, panie profesorze, że nie jeden ledwie magister nie podważa przynajmniej pańskiego tytułu. I tak, jest pan w lepszej sytuacji. Edyta. Ale tu mówimy jeszcze o poszukiwaniu kolejnego kozła ofiarnego, inaczej może przerzucenia odpowiedzialności politycznej. Donald Tusk kilkakrotnie podkreślił, że to zgoda prezydenta jest wymagana do odwołania prokuratora. Czyli jeżeli prezydent teraz się nie zgodzi, znaczy się, że jest współwinny. Że Donald Tusk wyjdzie i powie, to prezydent nie zgodził się na ukaranie winnego, w jego mniemaniu winnego, tego co się stało na granicy. I powiedział. Ale słyszałaś ostatnio Donalda Tuska, który mówił też w szczerej wypowiedzi. Ja dojadę na granicę, to powiedział Donald Tusk. Ja dojadę, ma być podpisany. Więc to w ten sposób wygląda i w taki sposób szantażowana jest głowa państwa, możemy powiedzieć śmiało. No ciekawa to historia, ale ten sam premier mówił na przykład, że chciałby Obajtka zobaczyć na sali sądowej. Tak, tak. No już proszę państwa, nie dowody, nawet nie zarzuty, tylko widzimisię, chciałbym. Tak, tutaj sąd oddalił ten wniosek pana Szczerby, aby doprowadzić siłą. A taki był pewny, twardy. Daniela Obajtka, tak, przed posiedzenie tak, komisji śledczej, natomiast tej sejmowej. Natomiast no, to się nie stało. Sądy i prokuratura powinny być niezależne. Wszyscy byśmy tego chcieli. No i przecież są. No ale to, no, wygląda to tak, że jest osoba na górze, Adam Bodnar, który pierwszy krzyczał faktycznie o tym, że należy rozdzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego. To się nie wydarzyło. Nadal o tym mówi, ale to się nadal nie dzieje. No i jest tą osobą, która niestety, będąc rzecznikiem praw obywatelskich, bardzo głośno krzyczała o wszelkiego rodzaju prawach obywatelskich, głównie skazanych osób, tak, w więzieniu, bo to są osoby, które najczęściej piszą wnioski do RPO, że odbiera nam się wolność, nie mamy prawa do widzenia, do telefonu i tak dalej. Natomiast i on za takimi osobami stawał. W momencie, kiedy on przejmuje funkcję ministra sprawiedliwości, nie zajmuje się politycznymi przeciwnikami, czyli osobami, które trafiły do aresztu, zresztą no, za jego sprawą również i za sprawą Donalda Tuska, czyli Maciejem Wąsikiem, Mariuszem Kamińskim, wiedząc o tym, że oni są więźniami, że nie przyjmują pokarmów, nie zajmuje się nimi. Na nasze pytania o bezzwłoczne działanie, o które wnioskowała żona, jedna i druga, i prezydent się za nimi ujął, również odpowiedział, że nie ma potrzeby bezzwłocznego działania, odwlekał te decyzje. Kto wie, czy i tutaj nie doszłoby do tragedii. Więc możemy marzyć tak naprawdę o tym, że dzisiaj prokuratura jest niepolityczna i niestety jest to przerzucanie odpowiedzialności no niestety za tragedię. I tu widzimy bardzo cyniczną polityczną grę premiera. Ja bym chciał, żeby prokuratura zajęła się informacjami, które pojawiły się w przestrzeni medialnej dotyczącej świeć panie nad jego duszą już. 21-letniego Mateusza, który wczoraj zmarł, zdjęcia państwo widzą, zmarł w Warszawie w szpitalu wojskowym przy ulicy Szaserów, tam warszawiacy
stawiają, palą znicze, do tego wszystkiego stawiają kwiatki. Ale chciałbym wiedzieć, czy te informacje, które pojawiały się od wczoraj czy od przedwczoraj, one rzeczywiście zasługują na czynności prokuratorskie. I tu mi brakuje tej opinii pana prokuratora, nawet samego pana premiera, żeby się tak po prostu po ludzku do nich odniósł. Czy prawdą jest to, co pojawiło się i o czym wszyscy wiedzieliśmy? Zbliża się 11:00.